Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Starcraft Brood War. Ostatni raz dokonaliśmy podbicia planety Koral, zaś teraz pokażemy nasze prawdziwe barwy. Srebrejcie, Duranie, nasz czas, aby oddzielić plewy od ziarna. Teraz, kiedy obrona UED na tej bazie została zniszczona, tylko ich siły na czar stanowią jakiekolwiek zagrożenie. Czas na przeniesienie się do drugiej fazy mojego planu. A co z swoimi sojusznikami tutaj na Koral, królowo? Co chcesz z nimi zrobić? Nie ma już dla mnie żadnego znaczenia. Twarda byli już deczni, ale może być to dosyć niebezpieczne, żeby pozwolić im żyć. Bez usług generała Duke'a, Mengs będzie tylko kukiełką, która nie będzie groźna. Ale Reynor i Phoenix są strasznie niebezpieczni. Muszą zostać zniszczeni. Srebrejcie, chcę bazy generała Duke'a i Phoenixa zostać zniszczone. Królowo? Jeśli mogę coś zasugerować? Zarówno siły Protossów, jak i Terran odpoczywają po naszym poprzednim zwycięstwie. Jeśli zaatakujemy natychmiast, kiedy większość z nich jeszcze śpi i odpoczywa, możemy przełamać ich obronę z dużą łatwością. Mądre. Ile czasu możemy oczekiwać, zanim zaczną kontratakować? Jakieś 6 minut. Wygląda na to, że będziemy mieli czas na atak na tylko jedną z baz. Ale to dobry plan. Serwejcie, zaatakuj którąkolwiek bazę sobie życzysz. Porażka nie wchodzi w rachubę. Zabij ich wszystkich w moim imieniu. Naszym celem jest zniszczenie wszystkich baz przeciwnika, których jest za dużo, zabicie generała Duke'a i zabicie Phoenixa, który jeszcze niedawno nam pomagał. No, jak mi przykro. No dobra. No i teraz trzeba się będzie szybko zbierać. Najgorsze jest to, że te 5 minut, które mamy, musi nam starczyć na naprawdę dokonanie sporych szkód w bazie przeciwnika. Bo inaczej po prostu będzie kiszka, tak zwana. Znaczy, problem polega na tym, że oni tak czy siak nas kontratakują prędzej czy później. Więc po prostu im więcej szkód wyrządzimy, tym lepiej dla nas. A tu jest? Okej. No dobra, no dobra. No i tak to ja się mogę bawić. Nie ma to jak przejść dosłownie na Hama. Ops, Goliaty. Ops, Battlecruiser. O, dwa! Szlak. Zobaczymy, ile jednostek mnie zaatakuje, jeśli wpadnę. Uwaga! Tutaj. Mam nadzieję, że nie będzie tego za dużo. Nie jest też tak. A? Jak on mnie widzi? Skąd? Tu już nie powinni. No, wiedziałem, że się dogadamy. Jej. Mieli się to atakować. No i świetnie, straciłem dosyć sporo czasu na to, że nic nie obiłem. Szach. Coś mnie tu bije. Aha, okej. Okay. A może by tak to jednak atakować? Co sądzicie? O tym jakże genialnym pomyśle. No, dajcie spokój. Ja rozumiem, że nie wyłączanie gadu-gadu to nie jest dobry pomysł, ale bez przesady. Jeśli dobrze pójdzie, uda mi się z nich wylować praktycznie całą armię, którą oni mają. Inaczej, wszystkie budynki, które mają. O tak. Za mało gazu. Za mało gazu bez pańskiego. Tududu. Tududu.
Zniszczyć wieżyczki! Wieżyczki! Szybko! Ha? Co mnie tu widzi? To jest moje pytanie na dziś. Szlak. Ja padam mnie ciekawi, co mnie tam do jasnej, ciasnej widziało. A tak w ogóle to... Chodźcie tutaj i zacznijcie to rozwalać. Bo to nie jest zabawne. Nie widziałem, że tam poszedł kontakt w jakimkolwiek stanie. Okej. Damy radę, zdążymy. Yeah. No dobra. Mój okres 6-minutowej dowolnej rozwałki się skończył. Wniosek z tego jest jeden prosty i oczywisty. Czas samemu się cofnąć. Bo zaraz to oni przyjdą do mnie. To już nie jest takie fajne. Spam more overlords. No dobra. Ach, te moje dzielne grupy hydroisków. Zawsze w nie wierzyłem. Tam nie zrobiłem więcej. Nawet ładnie. Szlak. A. Szlak. Nie za dużo was tu. Ja się pytam. No wow, wreszcie coś się zaczyna dziać sensownego. O, i wreszcie on jest i mojego lurkera. Gratuluję. No jeszcze... To już jest lekka przesada, wiecie? Jeszcze rozumiem, żeby ten duch był ukryty. Ale widzieliście to chyba sami. Szybko, szybko dajemy im pierdzie. No dobra. A, coś nie bije? Aha, wyruszył. Ciekawe, czy któryś jeszcze tak się obija. No dobra.